Hej siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Shadow of Mordor, Cień Mordoru. Tak jest, jesteśmy znowu w tym świecie. No dawno, dawno mnie tutaj nie było, dlatego mogę co nieco pozapominać. Tak więc jesteśmy w trakcie ogólnie wykonywania właśnie zabij wodzów. Mamy trzech wodzów zabitych, tak więc teraz pójdziemy po wodza numer 4. Ale może zanim to, tutaj mamy jakieś rozproszone wspomnienia. Tę istotę Golluma przyciąga upiór, którego nazywa Jasnym Panem. Wasze losy są w jakiś sposób ze sobą powołane, czyli kolejna tutaj misja z Gollumem. No i mamy tutaj jednego wodza i tutaj drugiego. Tak więc zobaczmy sobie może najpierw, który będzie bliżej. I co tutaj się dzieje, bo ostatnio ogólnie niestety umarliśmy. Okej, czyli Duszrab Złoty Ząb ma potęgę 13. A ten nie ma nikogo. Konował i to chyba konowała w ostatnim odcinku próbowaliśmy rozwalić, tak więc ustalmy go sobie jako cel. Tak jest, konował. No i dobra, pójdziemy do niego, bo nie ma żadnych przybocznych. A blisko znajduje się Borgupacan, który nas zabił ostatnio, czyli myślę, że trzeba będzie się zemścić, tak więc najpierw zemśćmy się za naszą śmierć, czyli będziemy szukać Pacana. Dobra, gdzie on to jest? Czy tutaj będzie go stąd widać? Chyba nie, dobra, musimy cisnąć. Dobra. Rozwalmy pierwszych przeciwników na szybkości, proszę bardzo, jak tutaj już... Łooo! Jedna z nowości właśnie. Ty jeszcze żyjesz? No to już nie. Jeszcze tutaj kolega. Dawaj go. Ależ, no kurde, ta gra jest naprawdę wyśmienita, jeśli chodzi o tutaj zabójstwa i takie rzeczy. Dobra, tutaj tylko sobie troszkę podgłośnie, no i możemy lecieć. Okej, znajdź swój cel i oznacz go. No bardzo bym to chciał zrobić. Ale na razie go tutaj po prostu nie widać. A on tutaj gdzieś się czai, właśnie jest. Dobra. Jest Borgupacan. Nie mamy na niego żadnych szczegółów. Tak więc spróbujmy go rozwalić może. Już go widać. O, proszę bardzo, bije się z Karagorem. Ja nie trafiłem. Dobra, jest podatny na ciosy z dystansu. Dobra, może zostawmy to, niech on się tutaj bije z tym Karagorem, ale ucieka przed Karagorem. Ale frajer. A ja go tutaj będę ładnie dobijał. Jeszcze raz, jeszcze mamy skupienie. Pięknie. Dobra, on już jest bardzo słaby. A widzieliście? To był błąd gry. Dobra, zabijmy może tego Karagora. Pomóżmy mu zabić go. Aj, ale dostałem. Dobra, jest tutaj już więcej przeciwników, ale ja bym chciał głównie zająć się, o właśnie, tym panem. Drugi Karagor. Nie mam już strzał niestety. Ajajaj, ale zbieram. Dawaj, dawaj, dawaj go. Dobrze. Ajajaj. Jak ja go mam wykończyć, no? O kurwa. Jest! Jest, dobra, padł. Pacan, no i pięknie. Okej, weźmy sobie runę i spadam stąd. Zobaczmy jeszcze ten raport bitewny, zobaczmy jak nasz pogromca pada. Pięknie. No dobra, wróćmy teraz do Konowała może i oznaczmy go sobie jako cel. Dobra, dawaj, dawaj, szybko bierzemy tą runę.
Poziom 8, proszę bardzo. Na ucieczkę uruków. No, spróbujmy go zabić. Ale zebrałem! O kurwa, o kurwa. I padnę, jeszcze Karagor mnie zabije. No nie gadaj mi takich rzeczy nawet. Dobra, tutaj jeszcze dam radę wstać, ale wiecie co? Ja spadam. Ja spadam od tych Karagorów, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, ale dogoni mnie jebany. Dobra, trzeba teraz wejść sobie. Zebrałem, dawaj, wbijaj tam i trzeba. A, zobaczcie, tutaj już są orkowie, tak więc miejmy nadzieję, że oni się tutaj już nimi zajmą. Tak jest, nikt za mną tutaj już nie idzie, to dobrze. Zabójstwo szybkie z ukrycia. I lecimy dalej. O, proszę bardzo, jaka tutaj walka. Oczywiście, no w sumie mógłbym dosiąść Karagora. No dobra, zrobimy to. Jak będzie jeszcze jedna ku temu okazja, proszę bardzo, i dzięki temu szybciej dostaniemy się do ostatniego wodza. No i dobra, dawaj i ciśniemy stąd. Dobra, ale w którą stronę? Aha, tutaj już całkiem niedaleko jest. Tutaj mamy jeszcze w sumie Mroczna Bestia, Ukuj Legendę Miecza. Ale te legendy sobie będziemy kuli, bo pamiętacie, ostatnio zginąłem podczas próby właśnie kucia legendy. I sobie zrobimy, jak już no nasza postać będzie bardziej rozwinięta. Co tutaj w sumie mamy? No dobra, w sumie coś ciekawego, ale nie, ja teraz muszę się skupić na rozwaleniu ostatniego z wodzów. Zioło, którego szukam, jest nieopodal. A którego zioła ja szukam? Aha, czerwonego oraz niebieskiego, czyli w sumie dwa zioła są koło mnie. Dawaj, odnowimy sobie życie. A, to nie to czerwone zioło, no ale spoko. Rozpocznijmy misję. Chwyć stronnika i spraw, by wrzaski ściągnęły jego pana, okej. Make this Uruk scream and his master shall answer. Okej. Chwyć i trzymaj stronnika. Ktoś mnie widzi? Aha, ten. Proszę bardzo, no to już nie widzisz mnie. Okej, czyli tu jest tylko jeden stronnik, tak? I muszę go jakoś tutaj złapać. O kurwa. O kurwa. Całkiem sporo ich tu jest, tak więc dobra, chyba będę musiał się pokusić o wchodzenie właśnie tutaj na budynki. Całkiem wysoko. Dobra, tutaj spokojnie sobie damy radę przejść. No tu całkiem sporo przeciwników na mnie czeka, a on tam się schował, zobaczcie. Dobra. Aha, i stamtąd można się przedostać w szybki sposób, ale ha, tylko tutaj, no to dobra, to mi nic tutaj nie pomaga. Ale, a, przeskoczyłem i tak, tak więc spoko. Dobra, trzeba ich teraz tutaj porozwalać. A kto mnie widzi? A ten. Dobra. Ależ pięknie w główkę, czy ktoś tutaj jeszcze jest? No nie, pusto, ale w sumie tam jest sporo tych przeciwników. Kurwa, ciekawe jak ja to zrobię. No ale dobra, nie ma się co przejmować. Lecimy. Trzeba go złapać. Chwyć i trzymaj stronnika, no ale najpierw resztę trzeba tutaj wykończyć. Dobra. Jeszcze tutaj kilku zostało. I już nie mam strzał. No dobra.
Przez 20 sekund mam go trzymać, tak? No to spróbujmy. Proszę bardzo. Jak dostaje. Dostaje uruk od swoich koleżków, ale tutaj też. O proszę, jest alarm, ale 20 sekund właśnie minęło. I konował dotarł na miejsce. Ej, ma jakiegoś przybocznego, co jest? O kurwa, tu se zdążył przybocznego. No dobra. Ukrywaj się, by uśpić czujność wrogów, bo mamy alarm. A może dlatego, że alarm jest? Kurde, nie udała się egzekucja. Dawaj egzekucję, no dobrze, w końcu wyszło. Ale nie, coraz więcej ich tutaj jest, tak więc nie wiem, czy się opłaca w ogóle z nimi tutaj się wdawać w bójkę. No ale spróbujmy. Znowu przypomnieć sobie, jak to jest. Ajajaj. Co jest, kurwa? Dobra, dobra, nie, wiecie co, ja chyba stąd spadam. Jest konował. Dobra, jest konował. Ale wiecie co, ja na razie stąd spadam. Za dużo ich tutaj jest, nie mam w ogóle elfich strzał. Próbują mnie jeszcze tutaj stąd. Dobra, czy tutaj gdzieś będą jakieś elfie strzały? Kurwa mać, nigdzie nie ma tutaj. Zbieracz gnatów, czy ja go czasami nie rozwaliłem? Mamy swoje porachunki, no właśnie. Nie no, strzały gdzieś tutaj powinny być. Nie ma w ogóle, nie widzę tych strzał tutaj, no. O, dobra, są elfie strzały, ale tylko 4, no ale dobra, to może mi trochę pomóc. O, muchy, właśnie, dawaj muchy. Dobra. To tutaj się pozbędzie ich. Dobra, i został tylko on wraz ze swoim tutaj przydupasem, tak więc postarajmy. Kurde, i zostałem zatruty jeszcze. Dobra, może postarajmy się, może jeden z nich jest tutaj do zabicia. Pięknie, zbieracz gnatów, jeden strzał w pysk i dobra. Tak więc ty już padłeś, a ty jesteś podatny na strzały, ale ja dalej jestem zatruty. Odejdź, dobrze, dobrze, ale znowu tutaj przychodzą na mnie, kurde. Może Karagora pasowałoby tutaj dostać. Nie, dobra, spadam, spadam, trzeba się uleczyć. Dawaj, dawaj! Kurde. Dawaj, wbijaj tam. Trzeba znaleźć jakąś roślinkę, bo jest lipa z życiem. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Jakaś roślina, dobra, jest tam. Dawaj, ciśniesz. Dobra. Okej, jest odnowienie życia. No i zajmijmy się znów naszym kapitanem. Dobra, teraz by pasowało kogoś wyssać, żeby dostać chociaż te cztery. Chociaż te cztery. No, kurwa. Ranią go techniki bojowe, ranią go ataki z dystansu. No właśnie, żeby dostać, muszę dostać, kurde. O, dobra, jesteś. Sam sobie przyszedł, no to dawaj. Dawaj, ależ piękna seria i egzekucja. Pięknie. Dawaj egzekucję. Dobrze jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Egzekucja kolejna, pięknie, zaraz wódz padnie.
Jeszcze jedna egzekucja. Dawaj go, no dawaj go. Mój zgon będzie cię prześladował. Jest, ależ pięknie. Ikonował nie żyje. Ostatni z wodzów. Pięknie. Dobra, teraz stąd spadam. Ale może bym wziął tylko tą runę. Aha, bo oni wszyscy uciekają, bo ich wódz zginął, tak więc spoko. Dobra, cel zrealizowany, wodzowie wyeliminowani. I co teraz? Aha, trzeba iść do misji. No spoko, spoko. Ale tutaj mamy jeszcze jakiś artefakt niby. Aha, tutaj. To na razie jest zablokowane. Nic więcej tutaj do roboty nie mamy. Tutaj w sumie jeszcze jedna jest runka, którą pasowałoby wziąć. Tutaj w sumie też jest jeszcze jedna, ale dziki bój poziom czwarty to tam nie za bardzo. Mamy misję Mroczny Pomnik. No dobra, pójdźmy tutaj do tej misji Mroczny Pomnik, a po drodze sobie zrobimy polowanie na bestie. Dobra, no to dawaj. Chociaż w sumie, nie do końca to polowanie na bestie, bo już w sumie czterech tych wodzów rozwaliliśmy. To kapitanowie w sumie no już nie mają po co tutaj być, nie? Bo na wodza tutaj nikt nie awansuje. Dobra, weźmy sobie to. Okej, zobaczmy co ja tutaj mam ciekawego. Miecz, właśnie, chyba tutaj. Mamy jeszcze jedną runę, proszę bardzo. Wykutą. I właśnie, druzgocąca szarża. 20% szansy na zadanie 10-krotnych obrażeń przy wejściu barkiem, proszę bardzo. A no tak, bo ja teraz barkiem mogę wchodzić, tak? A jak to było? Nie tu. Jak to było? No chuj wie, okej. Tak więc wyruszamy tutaj po to zadanie, myślę, Mroczny Pomnik. No i ciśniemy 800 niby stóp, ale to szybko zaraz sobie przejedziemy. O właśnie, jeszcze mamy ten Ultra Sprint, tak więc będzie dobrze. Uj, mamy kapitana, proszę bardzo. Znowu Borgu Pacan. Kurwa. Nie mam strzał. No dobra, sam na sam, dawaj, jedziemy z nim. Kurwa, mać. Ej, nie mam tu z nim szans. O kurwa, ej, zaraz mnie zabije. Dobra, spadam stąd. Nie ma co. Jebany. Okej, przydałaby się tutaj jeszcze jakaś roślinka. Dobra, tego złapię i wyssam sobie go. Pięknie. Mogę jeszcze raz? Wyssać? Tak jest, proszę bardzo, ale już go to zabiję. Ale proszę bardzo, mam już pełną ilość strzał. No i dawaj go. Główkę bym sobie wycelował, ale dosyć z takiej odległości, no ciężko. Ale jest głowa. Proszę bardzo. Ach, pięknie. Dobra. Okej, jest już osłabiony, tak więc mogę teraz do niego podejść, złapać go i go wykończyć. No dawaj go. Dobra, przesłuchamy sobie może. Kapitana. Przesłuchaj. Dowiemy się może coś na temat. No tego niech będzie, no. Rugduk Grzmotołeb, proszę bardzo. Wrażliwy na cios kończący i ranią go techniki bojowe. A ty giń! Bogu Pacan, no po raz kolejny go zabiłem, nie wiem dlaczego. Ale spoko. Is the price for those you enslaved.
A co to, kolejny kapitan? Co ty gadasz? Gundza Śliski. Dobra, ale Gundza, ciebie chyba też zabiłem już. Proszę bardzo. O, tutaj będzie bardzo łatwo z nim. Ajajaj, nie udało się. Ale skąd ich tu tyle nagle się wzięło? Ten się wycofuje, proszę bardzo. Okej, no gonimy go, nie? Nie ma opcji, że ja go tutaj puszczę. Dawaj, 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 egzekucję. Ale zebrałem! O nie. Ale pięknie go tutaj rozwalił. Dobra, ale gdzie jest nasz wódz? Ucieka. Ucieka, nie wiem czy go złapię, ale dawaj. Dawaj za nim. Mam strzały? Mam. Dobra, zebrał. Jedziemy dalej. W główkę. Pięknie, dobra, padł Gundza Śliski. Ależ zajebisty strzał. W łeb. Zobaczmy sobie raport, bo w ogóle nie wiem, jakim cudem on się tu znalazł. No po prostu sobie był potęga 9. No i kolejny kapitan. Padł. Dobra. No i proszę bardzo, z przygodami. Gdzie jest ta roślinka? A. I zabicie z ukrycia. Aha, to on był, dobra, nie żadna roślina. No nic, okej. Tutaj w sumie mamy też do ukucia łuku. Tak więc w sumie dobra, spróbuję sobie to zrobić przed tą misją główną. Litościwy kat. No spoko. Czyli co? Zabij 15 wrogów w 30 sekund za pomocą strzału. Okej. Proszę bardzo, ależ idzie sprawnie. 6 zabitych. 7. Wow! Ale nie mam strzał. Dawaj, dawaj te strzały. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, skupienie by pasowało. Co ty gadasz? Skąd ja dostałem? 4 sekundy? O nie, nie dam już rady. Chyba, że... Dawaj, dawaj, jeszcze 3. Ajajaj, nie udało się. Okej, porzućmy to i jeszcze raz. Dawaj tą misję jeszcze raz. Aha, chyba nie mogę, bo teraz... bo jestem widziany przez tylu przeciwników. No dobra, no to trzeba spadać. Dobra, tak więc teraz sobie ładnie ucieknę. O, proszę bardzo, tutaj jeszcze mamy artefakt gdzieś. Ale chyba na górze. Kogo tam mamy? Luga Krwiobusz? Ale to już nie muszę go rozwalać. Kurwa mać. Dobra, gdzie ten artefakt jest? Gdzieś tutaj. Jeszcze wyżej? Chyba tak. No nie, tutaj nigdzie go nie ma. A, tu jest, z tej strony, dobra. Kurwa. Dobra, proszę bardzo, mamy artefakt. Nagroda plus 50 i zaszyfrowany raport. Tak więc znajdźmy tutaj. Okej. Dobra, wszystko gotowe. Okej, myślę, że możemy teraz wrócić sobie do tego zadania ze strzelaniem. To destroy the world of men. Dobra, dawaj, dawaj, oni tutaj nie będą zwracali na mnie uwagi. Tak jest, bardzo fajnie.
Tutaj też się zmniejszyła ich populacja, tak więc dobra. Jeszcze raz spróbujmy rozpocząć tę misję. Dobra, dawaj. Okej. No i jazda. Raz, dwa, trzy. Aha, czy tu nie muszę w ogóle napełniać nawet. Dobra. Boom. Boom. Nie mam elfich strzał, dawaj je. Dziesięciu już zabitych. Pięknie. No. Pięknie. No i już jest, udało się. Proszę bardzo, jak szybciej udało się to zrobić. 400 punktów doświadczenia i 300 mirianów. No i legenda ukuta. Znaczy, no jedna z legend po prostu. Dobra, teraz pociśniemy w stronę tego głównego zadania. No, życia nie potrzebuję, bo mam i tak na maksa. O, nie tędy. Okej, zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Okej, panowie i panie, ale to zadanie wykonamy sobie w następnym odcinku. Myślę, że to by było wszystko w tym, tak więc już... Dobra. Tak więc już trzech... Nie, czterech, co ja gadam, czterech... Nie, no trzech, kurwa. Nie, czterech, sorry, bo tłuźliwiec tutaj wszedł, szczurnik na jedno miejsce. Tak więc czterech rozwaliliśmy wodzów. No jeden został, ten duszrat, złoty ząb. Nie wiem, co z nim zrobimy, ale no pasowałoby go również zabić. Ale to nie jest misja główna, tak więc to zrobimy może sobie kiedy indziej. I jeszcze chciałbym zobaczyć... ulepszenia. I tutaj postęp w grze mamy 20, no niecałe 28%. Legenda łuku 4, legenda sztyletu 4 i legenda szkoła przetrwania, legenda miecza tylko 1, to wszystko sobie porobimy jeszcze. 13 artefaktów, 14 hildinów, no i to wszystko tutaj łączy się na 20, niecałe 8% gry. Tak więc dobra, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku, tak więc dzięki wam bardzo serdeczne, no i do zobaczenia w następnym odcinku Shadow of Mordor. Siemano!